To właśnie taką miałem wizję. A wiecie jaką wizję? Wołyń dla nas Polaków kojarzy się jednoznacznie. Wy znacie, czym była Wołyń 40. To byli z Towarzystwa Upamiętniającego Polaków, którzy zginęli. I ja mam te słowa Ewangelii, które no, powinny nam towarzyszyć. Nie można zwyciężyć zła. Nie można złem zwyciężyć zła. Nie? Tylko tylko dobre możemy. I myślałem tak, jeżeli się dokonało jakieś zło, musimy starać się jak najwięcej dobra czynić, żeby to wyrównać. I udało się. I kiedy było trudno, tak sobie myślałem, że nawet jeżeli Pan Bóg mi tego nie pozwoli dokończyć, to nie będę miał żalu do Niego. Nie? Jeżeli to nie jest Jego wola, ja mówię, ale jeżeli Pan Bóg uważa, że tutaj może się dziać jakieś dobro, nie? To się uda. I udało się. Poważnie. I to dla wszystkich to jest cudem. W takim miejscu, a arcybiskup Michali mi kiedyś mówi tak, Jasiek, ty jesteś odważny. Ja mówię, może to nie świadczy o mojej takiej wyjątkowej odwadze, tylko o braku wyobraźni mojej, że nie mam wyobraźni. Tyle. Co jeszcze? Wystarczy? Co będzie? Się działo? Już się dzieje. Nie będzie. Już się dzieje od 4 lat. My tu mamy letnie szkoły języka polskiego dla dzieci z Wołynia i z Rumieńszczyzny, czyli okręgu konsularnego. Mamy plenery pisania ikon międzynarodowe. Przyjeżdżają ludzie z różnych kościołów chrześcijańskich, bo to są prawosławni, grekokatolicy są i rzymskokatolicy, a więc katolicy dwóch obrządków, nie? I czują się tu razem fantastycznie. Są protestanci też. Okazuje się, że możemy być wszyscy razem. My możemy być ponad tymi wszystkimi podziałami, bo to jest miejsce integracji. Dzieci, przyjeżdżały młodzież z Polski, młodzież tu miejscowa, młodzież z Wołynia, są razem, nie? Poznają się, tęsknią do siebie, piszą do siebie i to jest piękne. Naprawdę jest to piękne. Mamy teraz rekolekcje dla rodzin kościoła domowego tutaj, rekolekcje dla kapłanów będę miał. Czyli mam cały czas idą projekty, będziemy mieć, no tutaj ruch będzie cały czas. Już zaczynamy we wtorek, już pierwsza grupa. W ten wtorek zaczynamy już pierwsza grupa, zaczyna się i będzie aż do końca sierpnia i we wrześniu pójdzie kapłańskie. A jeszcze mi zapowiadali, że będziemy robić inne projekty, takie wspólne właśnie z tymi takimi organizacjami pozarządowymi tutaj na Wołyniu. Tak. Fajnie, dziękuję Wam, hej! Seła, dziękuj wam. To ja wam dziękuję, fajnie. Zaproszujemy na kołbaski jeszcze, Budut. Nie, no to ja wiem, że nie. Ja tak by... Niech się ksiądz przedstawi. Ksiądz Jan Buras. A gdzie jesteśmy? Jesteśmy w Zamłyniu. W diecezji łódzkiej, na Wołyniu. Na Wołyniu, przy samej granicy, o 4 km do Bugu. Ten ośrodek jak się nazywa? Centrum Integracji Zamłynia. Tak się nazywa.